Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Dziwna jest ta scena. Dotychczas byliśmy przyzwyczajeni, że Jezus uzdrawia ujęciem za rękę lub samym słowem. Dlaczego dziś wkłada palec do ucha i swoją śliną dotyka języka chorego? Ten opis był czytany katechumenom już w I wieku po Chrystusie w ramach przygotowania bezpośredniego do chrztu. Symboliczny obrzęd Efata ma uzdalniać kandydatów do chrztu do przyjęcia nauczania Chrystusa i świadczenia o Nim słowem i przykładem. Ślina, podobnie jak palec, są znakami działania Ducha Świętego. Gesty, które wykonuje Jezus, ujawniają nam, że to Duch Święty jest w nas sprawcą dobrego działania. Widzenie Chrystusa, słuchanie Jego głosu, rozumienie Jego nauki i wreszcie zdolność świadczenia o Nim wobec świata. Temu choremu brakowało obecności Ducha Świętego. Może i nam tak często brakuje Ducha Świętego, aby wyraźnie słyszeć słowa Chrystusowej nauki, aby je rozumieć. Duch Chrystusa jest nam również potrzebny do świadczenia o Chrystusie wobec innych. Prośmy zatem, aby i nas Chrystus otworzył i napełnił mocą swojego Ducha dla lepszego służenia Bogu i ludziom.